chciałabym Państwu polecić książkę, którą teraz czytam. Nazywa się Cwaniary. Napisała ją Sylwia Hutnik i jest to historia o czterech bardzo przebojowych, mokotowskich dziewczynach, które w takim duchu przedwojennym, powstańczym robią to, na co niestety faceci zasłużyli przez całe pokolenia, robiąc krzywdę swoimi patriarchalnymi systemami kobietom, mianowicie mszczą się. I przyjmują tą ostatnią, jeszcze niepokonaną przez kobiety, ten rolę męską, mianowicie zamieniają się w dresiary i spuszczają im łomot. Jest to taka wielka zemsta w stylu Tarantino i Grzesiuka razem wziętym. Taki miks, który czyta się rewelacyjnie.